Witajcie z tej strony Addison. Jurassic World Dominion zakończyło obecną erę uniwersum, jednak to nie znaczy, że franczyza zostanie porzucona. Już za ponad miesiąc premierę będzie miał ostatni sezon obozu kredowego, jednak co stanie się dalej z marką? Z pewniaków w listopadzie dostaniemy interaktywny, niekanoniczny pewnie odcinek z obozu kredowego na Netflixie oraz kolejne dodatki do Jurassic World Evolution 2. Za rok, 9 czerwca, obchodzimy 30-lecie serii. Na tę okazję na pewno zostanie coś zapowiedziane lub nawet wydane. Jest również potwierdzona kolejna gra mobilna, czyli Jurassic World Primal Ops, która znajduje się obecnie w Early Accessie. Jednak co z najważniejszym, czyli kolejnymi filmami? Moim zdaniem następny film możemy dostać najbliżej 2025 lub nawet 2026. Seria potrzebuje przerwy po i tak trochę niekompletnym zakończeniu Dominion, jednak najwięcej szczegółów dotyczących zakończenia Dominion przyjdzie jeszcze raz w innym materiale. A więc mamy już przewidywalny rok produkcji, jednak co miałoby się tam stać i kto by to wyreżyserował? O stanowisko reżysera nie musimy się martwić, ponieważ najprawdopodobniej za kamerą kolejnego filmu lub nawet trylogii zobaczymy nikogo innego jak Bryce Dallas Howard, czyli odtwórczyni Claire Dealing. Sam Colin Trevorrow mówił, że gdyby miałby oddać komuś fotoreżysera, to byłaby to właśnie Bryce. Teraz przejdźmy do zagadnienia fabuły. Kiedy miałoby się to dziać i tutaj uwaga na spoilery z Dominion? Jak wiemy, dinozaury wciąż są na wolności i próbują koegzystować z ludźmi. Tak samo główni bohaterowie obu trylogii są cali i zdrowi, jednak nie liczyłbym na ich rolę w kolejnych filmach. Najwyżej moglibyśmy dostać jakieś cameo. Ja w mojej opinii byłbym zadowolony z zapełnienia luk między filmami, zamiast dodawać kolejne ery czasowe w timeline'ie. Chętnie bym zobaczył na przykład spin-off pokazujący działania na Sornie. Kolejnym pomysłem może być prequel do pierwszego parku jeliarskiego, pokazujący początki powstawania parku. Moglibyśmy się dokładnie dowiedzieć, dlaczego Lockwood odszedł z projektu parku, ponieważ jak wiemy, to nie Lockwood trenował Maisie, tylko jej matka Charlotte Lockwood. Macie jakieś inne pomysły? Podzielcie się nimi w komentarzach. Tymczasem ja was żegnam i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.